Żeby być wynalazcą, trzeba być człowiekiem ciekawym świata. Trochę może nonszalanckim. Jak miałem 6 lat, próbowałem naśladować dziadka, który jest elektrykiem. Kończyło się na tym, że brakowało prądu na całej ulicy. Dzisiaj interesuje mnie przede wszystkim sztuczna inteligencja. Konstruuję oparte na niej wynalazki. Fascynuje mnie to, że pracując nad sztuczną inteligencją, nie zawsze znam końcowy wynik. Tworzę algorytm, który ma zdolność uczenia się. Po jakimś czasie algorytm tworzy coś całkowicie nowego. W Białymstoku lubię spokój. To, że nie ma tutaj szklanego sufitu, który ogranicza. Spokojnie robimy swoje, a potem okazuje się, że jesteśmy na światowym poziomie. Mój najnowszy projekt to spektakl teatralny, do którego scenariusz tworzy sztuczna inteligencja. Dobiera muzykę, pisze dialogi, wzoruje się na dziełach Szekspira. Sam jeszcze nie wiem, co stworzę. Zaczęło się przypadkiem. Znajomy poprosił mnie o pomoc przy budowie łazika. Zgodziłem się i tak już zostałem. Na Politechnice Białostockiej od 7 lat budujemy łaziki marsjańskie. Trzeba długich miesięcy, aby z odrobiny aluminium, węgla i krzemu powstała działająca maszyna. Największym wyzwaniem jest współpraca. Przez ostatnie miesiące budowy praktycznie wcale nie wychodzimy z warsztatu. Ale gdy przychodzi już do zawodów, jedziemy tam jako drużyna. Co w tym wszystkim lubię najbardziej? Moment, w którym pierwszy raz uruchamiamy robota. Po kilku miesiącach projektowania, rysowania, składania wszystkiego, włączamy robota i on jedzie. Po prostu jedzie. W zawodach University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych wygraliśmy już 3 razy. Przyniosło nam to bardzo duży prestiż i wiele z tego możemy wykorzystać w dalszej pracy. Łaziki też na tym korzystają. Stają się rozpoznawalne, są zapraszane na różne imprezy. Magma 2 na przykład wręczała kwiaty Angeli Merkel. Red otwierał Światowe Dni Młodzieży. Najwyraźniej stworzyliśmy prawdziwych celebrytów.